Całą technikę zapewniamy my Polacy. Będzie dosyć potężna scena. Myślę, że wielkościowa ta sama, która była na Avicii. Będzie centralnie budka. Będą takie fajne, teraz Martin drży z tymi X-ami, więc te X-y będą w jakiś tam sposób wkomponowane w scenografię. Nagłośnienie jak zwykle, firma Fotis przywiezie tonę sprzętu. Wideo również zacnę, materiały pirotechniczne, pirotechnika SFX, dziwne rzeczy. No, naprawdę będzie to ładnie wyglądało. Kraków rzeczywiście w tym roku dzięki naszym koncertom zyskał wiele wspaniałych wydarzeń, bo zaczęło się wszystko od zespołu Scorpions, Justin Bieber, potem Martin Garrix i każde z tych wydarzeń to wydarzenie spektakularne, cieszące się olbrzymim zainteresowaniem. Przy okazji Justina Biebera rekord frekwencji, ale także pozostałe koncerty to są rzeczywiście koncerty bardzo dobrze sprzedane. Nie pozostaje nic innego jak tych jeszcze nieprzekonanych zaprosić także do udziału w koncercie Martina Garrixa. Kraków może być dumny, że dzięki współpracy z Emiotem Prestige mamy szansę gościć największe gwiazdy i te gwiazdy, które zdobywają nagrodę. MTV Awards niedawno nagrodę otrzymał dzisiejsza nasza gwiazda Justin Bieber i za chwileczkę witamy tutaj Martina Garrixa. Także współpraca kwitnie. W przyszłym roku myślę, że będą to kolejne rekordy współpracy, ponieważ największe gwiazdy kolejne przyjadą do Tauron Areny Kraków.